Witajcie ponownie na kanale Kulturystyka dla laika. Jeżeli śledzicie mój fanpage na Facebooku, to wiecie już, czego mniej więcej ten film będzie dotyczył. Mianowicie chciałem dzisiaj wam powiedzieć, podzielić się moimi przemyśleniami na temat tego, czy te żelazne ćwiczenia, tak sztandarowe ćwiczenia, jak martwy ciąg, przysiad, żołnierskie wyciskania na ławce płaskiej, czy tylko z pomocą tych ćwiczeń, będąc naturalnymi, jesteśmy w stanie zbudować masę mięśniową. Według mnie nie. Nie tylko. To znaczy, jeżeli ktoś mówi, że to są najlepsze ćwiczenia, żeby naturalnie budować masę, tak, tą bazę, to rzeczywiście ma rację, tylko że to jest bardzo ogólne stwierdzenie. One są najlepsze dla większości ludzi, tak? Ale jak już dobrze wiecie z jednego z poprzednich filmów, w którym mówiłem o tym, że każdy jest inny, nie każdego da się wpasować w tą ramkę. I podam wam tutaj prosty przykład. Mamy na YouTubie, tak, 3 osoby łącznie ze mną, które na pewno albo prawdopodobnie znacie i dzielimy ten sam problem. Mianowicie mam na myśli Bartka z Polish Fitness Freak, Rafała Sultana Techniki Brand Fitness, no i mnie. Jaki nas problem dręczy? Wszyscy mamy problem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. I co to za sobą pociąga? Żaden z nas w chwili obecnej, z tego co mi wiadomo, o sobie mogę to powiedzieć w 100%, o chłopakach śledzę filmy, więc wydaje mi się, że jest podobnie. Chyba żaden z nas w tym momencie nie robi klasycznych martwych ciągów. Zaraz powiem, jak to technicznie wygląda. To znaczy, jeżeli padną teraz komentarze, że to na przykład wynika z nieprawidłowej techniki czy coś w tym rodzaju, powiem wam tak, ja przez bardzo długi okres czasu w ogóle nie wykonywałem martwych ciągów. To było parę lat temu, tak? Jeszcze na początku mojej w ogóle przygody z siłownią. Taki był hype, że martwy ciąg to tak trudne ćwiczenie, że no jeżeli będziesz popełniał błędy, no to zaraz kręgosłup siądzie i tak dalej. I ja rzeczywiście przez bardzo długi okres czasu w ogóle się bałem tego ćwiczenia, więc go nie wykonywałem. Ale jak zacząłem je wykonywać, to właśnie poprosiłem trenera i on ze mną spędził długi czas na tym, żeby tą technikę poprawnie skoordynować. I naprawdę przykładałem się bardzo. Zaczynałem od minimalnych ciężarów. I co mogę powiedzieć? No, gdy doszedłem do pewnego ciężaru, to po prostu zaczął u mnie występować taki dyskomfort w tym odcinku lędźwiowym. Nie nastąpiła żadna kontuzja, nie było czegoś takiego, że nie bolało, coś strzeliło i zaczął się ból. Nie. Po prostu przy większych ciężarach odczuwałem dyskomfort. I to nadal występuje. Czym to u mnie jest spowodowane? Ja mam mocno przykurczone dwugłowe uda. Ja cały czas pracuję nad tym, nad tą swoją mobilnością. To na przykład też jest dla mnie dużym problemem przy przysiadzie. Ale myślę, że to nie tylko to. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Co łączy nas trzech, tak? Mnie, Rafała, Brand Fitness i
Bartka z Polish Fitness Freak. Wszyscy jesteśmy wysocy. Każdy z nas ma powyżej 1,85 m, tak? Ja z Bartkiem mamy powyżej 1,90 m. Rafał, jeśli się nie mylę, ma coś pod 1,90 m, nie chcę teraz skłamać. W każdym razie, przypadek? Nie sądzę. Nie będę teraz pobierał tych informacji. Jeżeli chcecie, jeżeli też was to interesuje, to możecie sobie wejść na kanał Bartka Polish Fitness Freak. Tam on jakiś czas temu nagrywał film o różnicach przy ćwiczeniu ogólnie na siłowni pomiędzy osobami wysokimi i niskimi. I co mogę powiedzieć, po prostu, jeżeli jesteś wysoki, no to niestety generalnie, tak to jest znowu generalnie, ale osoby wysokie nie są stworzone do dźwigania wielkich ciężarów. W ogóle, mówiąc o jakichkolwiek ćwiczeniach, raczej osoby wysokie nie są stworzone do dźwigania dużych ciężarów. Ja nie mówię, że nie ma silnych, wysokich osób, niemniej właśnie kwestia tego, że ten szkielet jest jaki jest, po prostu wszystkie kości są dłuższe, tak? To w ogóle na chłopski rozum można sobie usmysłowić. Jeżeli macie martwy cioń, tak? I jesteście tym żurawiem, tak? Nazwijmy to bardzo w dziwny sposób, ale dobrze. To mając osobę niską, ona po prostu nie dość, że jakby ten ruch, który musi wykonać, jest znacznie krótszy, to jeszcze mniejsze siły działają, chociażby na kręgosłup. I podobnie jest z wszystkimi innymi ćwiczeniami, tak? Mamy wyciskania, tak samo sztanga musi pokonać znacznie większą odległość. No, w każdym razie dobra, zakończmy ten temat. Po co było to preludium? Chodzi o to, że jeżeli mamy odcinek, mamy punkt A i mamy punkt B, i znajdujemy się w punkcie A, a chcemy się znaleźć w punkcie B, i tutaj mamy najkrótszą drogę z punktu A do punktu B, to nie zawsze, nie dla każdego ta droga będzie najlepszym rozwiązaniem. Bo powiedzmy, że obierzesz tą drogę, tak? Ale wykonujesz ćwiczenia, i na przykład czujesz przy wykonywaniu danego ćwiczenia dyskomfort, ale robisz je dalej, bo to jest najlepsze rozwiązanie. No przecież tak mówi twój trener, albo tak piszą gdzieś w jakimś magazynie, mówią cokolwiek. To może się okazać, że gdzieś tutaj na tej drodze nastąpi taki moment, że pojawi się kontuzja. I zanim dojdziesz do tego zamierzonego punktu, o ile dojdziesz, to może minąć znacznie więcej czasu, niż jeżeli wybierzesz, powiedzmy, taką drogę, która właśnie nie jest tą ogólnie przyjętą jako najprostsza, ale może być dla ciebie znacznie lepsza. No i o co mi tu chodzi? No chodzi mi o to, że jeżeli ktoś wam mówi, że coś jest najlepszym rozwiązaniem, to nie bierzcie tego, nie bierzcie jakby tych słów jako pewnik, nawet jeżeli to jest powtarzane przez wiele osób. Dlaczego? Bo ten sport opiera się na znajomości waszego, tak? Waszego ciała. I żaden trener, żadna osoba, która nawet ma lata doświadczenia, nie pozna waszego ciała, tak? Nie zna waszego ciała tak dobrze jak wy. Więc jeżeli, powiedzmy, czujesz, że przysiad ci nie służy, tak? Bo na przykład bolą cię strasznie kolana, albo odczuwasz ból właśnie w lędźwiach, cokolwiek, to może to być spowodowane albo właśnie jakimiś przykurczami, albo jakimiś dysproporcjami w rozwoju poszczególnych partii mięśniowych. Ja nie mówię, że w takim przypadku skreślić to ćwiczenie na zawsze, tak? Już nigdy nie próbować, ale jeżeli odczuwasz ten ból czy dyskomfort i nie jest to ból mięśniowy, to najlepszym rozwiązaniem jest znaleźć jakąś alternatywę. Znaleźć alternatywę, która pozwoli ci atakować dany mięsień w podobny sposób. Oczywiście to nigdy nie będzie taki sam sposób, ale możecie osiągać podobne rezultaty, tak? Może się okazać, że za jakiś czas zwiększycie swoją mobilność w obrębie pewnej partii mięśniowej,
i dane ćwiczenie zacznie być dla was tak dobre, nazwijmy to dobre, będzie przynosiło wam korzyści, ale no pamiętajcie, macie jedno ciało i fitness, czy to jest fitness, czy właśnie kulturystyka stricte, w ogóle wszystkie sporty siłowe. My chcemy je wykonywać, tak? Chcemy trenować jak najdłużej i nie stawiajcie swojego zdrowia na szali tylko za słowem jakiejś osoby, nawet jeżeli ona jest dużo mądrzejsza w tym temacie od was, to musicie też słuchać swojego ciała. To jest bardzo ważna kwestia. Życzę wam miłego wieczoru. Zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania fanpage'a, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro.